Decydując się na robotyzację, nie podejmujemy tylko dylematu, czy chcemy płacić więcej, czy mamy budżet na technologię, czy chcemy ciąć koszty szybko. Regulator, ustawodawca tworzy nam środowisko, ekosystem, który wymusza na nas elektroniczny kontakt chociażby z Urzędem Skarbowym. Jednolity plik kontrolny, split payment, być może szereg nowych rozwiązań w najbliższych latach sprawia, że robot w tym środowisku jest bardziej efektywny, czuje się lepiej, przetwarza te często gigantyczne ilości danych elektronicznych, których nie może przetworzyć księgowy, nie może ich tak szybko jak robot skontrolować. 67% osób przez nas ankietowanych jest pewna, że ich praca zmieni się diametralnie w najbliższym czasie. Tylko 7% myśli, że w ciągu następnych 12 miesięcy w ich firmie coś stanie się związanego z robotyzacją czy automatyzacją. To pokazuje pewien rozdźwięk między takim ogólnym wrażeniem, które mamy na podstawie tego, co widzimy w telewizji, o czym mówią nasi szefowie, że już za kilka miesięcy, za kilkanaście przyjdą z nami pracować roboty. Rozdźwięk między tym, a też faktem, że nie zaczęliśmy jeszcze projektu, gdzie realnie implementujemy te roboty. Spotykamy firmy, szczególnie amerykańskie, które są bardzo agresywne, jeżeli chodzi o robotyzację, automatyzację, więc widzimy, że świat nam szybko ucieka, widzimy, że rozwiązuje pewne dylematy, sprawy, procesy, już używając skomplikowanych botów, być może zaraz takich, które będą z nami rozmawiać. Natomiast my cały czas w najbliższych miesiącach nie planujemy zrobić w tym nic konkretnego. Robotyzacja jest inwestycją, która zwraca się bardzo szybko. Szybciej niż cokolwiek porównywalnego w działach finansowo-księgowych. Robotyzacja angażuje też o wiele szerszą gamę ludzi do współpracy z robotem. To jest jedno z naszych odkryć. Kiedy my zaimplementowaliśmy robota, dziś widzimy, że blisko połowa pracowników pracuje z nim na co dzień. To nie jest specjalista księgowy, to nie jest specjalista IT, który ma tę tajemną wiedzę i na którego pomoc trzeba czekać kilka czy kilkanaście godzin. To pracownik z rocznym, dwuletnim doświadczeniem sam rozwiązuje gro nowych problemów i sam używa robota do swojej pracy. Także jest to atrakcyjna inwestycja. Natomiast dalej trzeba w naszych działach finansowo-księgowych stworzyć pewien moment, pewne momentum, pewną potrzebę, żeby ludzie no, dali z siebie trochę więcej przez kilka miesięcy i znaleźli czas na nauczenie robota, co ma robić. Jeżeli jest duża firma zatrudniająca kilkaset osób, mająca sprawny dział finansowo-księgowy, też duży i mająca lokalne zasoby informatyczne, czyli po prostu kilku informatyków, myślę, że może sobie sama poradzić z tym problemem i można tak to ustawić, że jest to dla pracowników, szczególnie działów księgowych, finansowych, dosyć ekscytujące. Natomiast jeżeli zatrudniamy tylko kilkadziesiąt osób, korzystamy już z zewnątrz z pomocy informatycznej, wtedy lepiej zwrócić się o pomoc także w implementacji robota do specjalistów. To może być po prostu za dużo, żeby spisać procesy, które chcemy robotyzować, żeby stworzyć cały projekt łącznie z fazą testów, żeby później dalej mieć osoby, które będą wspierać robotyzację już po jej zaimplementowaniu, które po prostu będą naprawiać naszego robota, bo on też potrzebuje naprawy.